Stwardnienie rozsiane w Polsce to jednostka chorobowa, której jest system organizacji opieki można by potraktować dzisiaj jako przykład bardzo dobrej, konsekwentnie realizowanej polityki zdrowotnej. Stwardnienie rozsiane jest chorobą, która dotyka zwykle osoby bardzo młode, bo już w wieku 30-40 lat pacjent dowiaduje się o tym, że niestety przytrafiła mu się choroba, z którą będzie musiał żyć do końca swoich dni. Stwardnienie rozsiane jest jednocześnie chorobą, wobec której obserwuje się bardzo znamienity i imponujący postęp technologiczny. Systematycznie wdrażane są nowoczesne terapie, które całkowicie zmieniają oblicze tej choroby. Jeszcze dekadę temu stwardnienie rozsiane traktowane było jako wyrok. Dzisiaj jest to choroba, która dzięki zastosowaniu nowoczesnej diagnostyki i nowoczesnych terapii może być bardzo dobrze kontrolowana i postęp tej choroby może być rzeczywiście bardzo skutecznie hamowany. Współcześnie polscy pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane mają możliwość dostępu do większości nowoczesnych terapii. Polityka refundacyjna w obszarze stwardnienia rozsianego zasługuje na absolutnie taką bardzo wysoką ocenę. Przedstawicieli środowiska klinicznego, konsultant krajowa, pani profesor Agnieszka Słowik, bardzo intensywnie monitorują postęp w tym obszarze i starają się zachęcać zarówno dostawców, jak i stronę regulacyjną do tego, aby rzeczywiście polscy pacjenci mogli korzystać z całego dobrodziejstwa tego postępu, bowiem nie mamy już dzisiaj również w Polsce dowody na to, że szybkie objęcie pacjenta terapią daje spektakularne efekty, mierzone może nie tym, co widać w systemie opieki zdrowotnej, ale absolutnie to, co widzimy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli gwarancję tego, że choroba będzie w małym stopniu wpływała na aktywność zawodową, na możliwość realizacji swoich planów i celów zawodowych. Stwardnienie rozsiane to z punktu widzenia budżetu płatnika obszar będący rzeczywiście takim zakresem bardzo dużych inwestycji. Już dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na finansowanie leczenia około 50 tysięcy chorych prawie 600 milionów złotych. Czyli można powiedzieć, że nie mamy tutaj takiego wrażenia bardzo silnie ograniczających nakłady finansowe działań i zadajemy sobie zatem pytanie, czy mamy już wszystko zorganizowane tak jak należy, czy istnieją jeszcze przestrzenie, które moglibyśmy poprawić. Myślę, że ta najbliższa sesja podczas wizji zdrowia, do której udziału już dzisiaj Państwa bardzo serdecznie zapraszam, będzie doskonałą okazją do spojrzenia na stwardnienie rozsiane i system zarządzania tą jednostką chorobową przez pryzmat koncepcji, którą od wielu, wielu lat promujemy w polskim systemie ochrony zdrowia, koncepcji value-based healthcare, czyli pewnego patrzenia na ścieżkę pacjenta, na doświadczenia pacjenta. Badania, które przeprowadziliśmy w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego z gronem wybitnych klinicystów, specjalistów neurologii, którzy na co dzień opiekują się pacjentami chorymi na SM, ale również przy udziale przedstawicieli organizacji pacjenckich z ogromnym zaangażowaniem analityków zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Ministerstwa Zdrowia, prowadzą nas do bardzo jednoznacznego, do jednoznacznych wniosków, a mianowicie polski system ochrony zdrowia ma szansę jeszcze lepiej zorganizować tą opiekę, dokonując pewnych modyfikacji już nie tylko w dostępie do terapii, już nie tylko w dostępie do jakby nowoczesnego leczenia, ale również, a może przede wszystkim w organizacji ścieżki pacjenta, w organizacji procesu diagnostyki, tak, aby ten czas od pierwszych objawów, z którymi najczęściej pacjent trafia do lekarza rodzinnego, do postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia
był jak najkrótszy. My w ramach tego naszego opracowania, raportów, pracy postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel. Postawiliśmy go sobie i systemowi zapewne, aby podjąć wszelkie działania, które pozwoliłyby w bliskiej przyszłości ograniczyć czas od pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia do 4 miesięcy. Co się musi zdarzyć, aby ten cel mógł być zrealizowany? Na pewno musimy usprawnić komunikację i jasno zdefiniować algorytm postępowania dla lekarza rodzinnego, do którego trafia pacjent z takimi pierwszymi, dosyć nietypowymi, ale jednak charakterystycznymi dla SM objawami, udrożnić drogę tego pacjenta do ogólnej poradni neurologicznej, której zostanie przeprowadzona wstępna diagnostyka, i konieczne jest przekierowanie tego pacjenta do specjalistycznej poradni neurologicznej dedykowanej leczeniu stwardnienia rozsianego, aby tam już profesjonalny, kompetentny, doświadczony w leczeniu tej jednostki chorobowej zespół mógł rzeczywiście zweryfikować finalnie diagnozę i jak najszybciej zaplanować zindywidualizowany, dostosowany do pewnego typu choroby, plan leczenia. Więcej szczegółów na ten temat na pewno będzie można poznać podczas tej najbliższej sesji na tegorocznej edycji Wizji Zdrowia. Ja już dzisiaj bardzo Państwa zapraszam, aby spojrzeć razem z nami na jednostkę chorobową szczególną, bardzo ważną, którą można traktować już dzisiaj, od wielu lat o tym mówimy, jako pole do naprawdę optymalnego zarządzania chorobą. To jest przykład jednostki, względem której już niewiele trzeba, abyśmy mogli absolutnie z taką podniesioną głową powiedzieć: tak, zastosowaliśmy tu najlepsze, najbardziej sprawdzone rozwiązania w zakresie optymalnego zarządzania chorobą, aby następstwa tej choroby były jak najmniej dotkliwe dla pacjenta, a wartość zdrowotna generowana w tym procesie była rzeczywiście jak najwyższa, satysfakcjonująca zarówno dla pacjenta, klinicysty i całego systemu.